Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zadania priorytetowego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta. Tak, Nowa Huta Zakupy. Drodzy Państwo, przygotowaliśmy jako zarząd ten projekt uchwały w związku z tym, że wystąpił do nas Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta, działający przy Nowochódzkim Centrum Kultury, który w przyszłym roku obchodzi swój wspaniały, okrągły jubileusz 60-lecia. Pytaliśmy tutaj o komisję, o wniosek, o opinię w tym zakresie Komisji Kultury. Przypominam, że procedujemy, mimo że jesteśmy w szkole, niekoniecznie trzeba wracać zachowanie do tamtych lat. Drodzy Państwo, prosiliśmy o opinię Komisję Kultury. Komisja tutaj co prawda zawnioskowała o 2000 zł, natomiast no, biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową, pewnie napięty budżet, no, jako zarząd proponujemy jednak przeznaczenie na ten cel tego symbolicznego 1000 zł. Stąd też ten projekt uchwały. Tyle z mojej strony. Komisja, już powiedziałem o opinii komisji. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w dyskusji? Ja uważam, że... Pan Bogdan Krupa, proszę. Ja uważam, że jednak ten zespół pieśni i tańca reprezentuje Nową Hutę na zewnątrz. On ma ogromne sukcesy, bo tam kiedyś byłem na koncercie nawet raz. Jest to zespół taki, można powiedzieć, no, z wiecznika na pierwszym miejscu. No i to oni tutaj się zwrócili o zakup kostiumów, prawda. No, 1000 zł to jest takie no, wyjątkowo symboliczne. Można powiedzieć, że 1000 zł to jest na patyczki dołożone. No być może, drodzy Państwo, natomiast no musimy pamiętać o tym, że no to jest instytucja, jeżeli tak można powiedzieć, która funkcjonuje poza teren naszej dzielnicy. Działa oczywiście na rzecz całej Nowej Huty, natomiast no, mamy ograniczone środki finansowe, dlatego też jak najbardziej wsparcie, natomiast w miarę możliwości, ja tylko przypomnę, drodzy Państwo, że mamy w rezerwie docelowej, w rezerwie celowej dzisiaj około 9000 zł. To jest niewielka kwota, z tego przeznaczamy 1000. Być może te środki zostaną zwiększone, jeżeli budżet miasta w obecnym projekcie przedstawionym przez prezydenta przejdzie, bo jest tam propozycja zwiększenia, przywrócenia nam środków w zakresie zadań priorytetowych o 60000 zł, no ale na to musimy czekać. Natomiast no, kroimy tak, jak pozwala nam na to materiał. Pan Łukasz Cieślik, co to będzie? Ja jeszcze tylko słowo, bo tak naprawdę ten 1000 zł to jest takie symboliczne wsparcie, które przy tego typu okazji przekazujemy wszystkim instytucjom, które się do nas zwracają. Także to nie jest żaden wyjątek. Jeśli jest dofinansowanie wyższe, 2-3 tysiące, to już to są nasze własne projekty, tak? To jest taka zasada. No i wtedy te środki trafiają do naszych mieszkańców bezpośrednio i jest sytuacja czysta, jasna. Pan Bogdan Krupa, proszę bardzo. Teraz powiem, że na pewno ten zespół się ucieszy i będzie usatysfakcjonowany nawet z 1000 zł, bo nie wiadomo, każda złota. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia w dyskusji są? Ja mam tylko słowo. Pan Witold Dekielski, proszę bardzo. Do 31 grudnia marszałek województwa małopolskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach programu Mecenat Małopolski. Nie wiem, czy oni działają w ramach Domu Kultury, czy w ramach jakiegoś stowarzyszenia, ale jeżeli działają w ramach stowarzyszenia, to sobie po prostu zmontują projekt partnerski i po prostu wykorzystają tego wkład własny do tego projektu. Dziękuję bardzo, panie Witoldzie. W związku z tym, że jest to jak najbardziej konstruktywny wniosek, bardzo bym pana prosił ze względu na czas, no bo 31 grudzień już wkrótce. Pani Ala przekaże kontakt do Zespołu Pieśni i Tańca, jakby pan mógł wprowadzić w szczegóły możliwości uzyskania dofinansowania przedstawicieli tego zespołu. Dobrze? Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze zgłoszenia w dyskusji? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję. Do mają do 14 stycznia. O, już myślę, szczegóły wyłuszczy pan. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Ktoś z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę w sprawie Zespołu Pieśni i Tańca.